Pomocy! Pomóż nam! Ratunku! Co się tu dzieje? Potwory! Potwory! Tam, w jaskini! My uciekliśmy, ale Hugo tam został. Jaki Hugo? Nasz brat! Został tam, w środku! Pomóż nam! Znajdź go! Wynagrodzimy ci to! Po co tam w ogóle wchodziliście? Zabłądziliśmy. Zaraz. Zabłądziliście do jaskini? Na świętego proroka Lebiodę. A jakie to ma teraz kurwa znaczenie? Czy weszliśmy zbierać szytnaćce, czy pieczarki, czy na spacer? Ważne, że Hugo został w środku. Mam rację? Uratujesz go czy nie, Wiedźminie? Każda sekunda się liczy. Widzieliście, co was zaatakowało? A skąd? Jak tylko ziemia zaczęła się ruszać, od razu do wyjścia pobiegliśmy. A Hugo, no niestety, w drugą stronę. Czyli potwory wylazły z ziemi? No, chyba tak. No, zresztą, nie wiem, nie przeglądaliśmy się, tylko wzięliśmy nogi za pas. To wy wysłaliście ogłoszenie? Szukaliście ochroniarza? Zgadza się, my. I nie bez kozery, jak widać. Czekaliśmy kilka dni, ale nikt się nie zgłosił, więc postanowiliśmy zaryzykować. To prawda. Głupio zrobiliśmy. Trzeba było poczekać. A teraz nie wiadomo, co się stanie z naszym biednym Hugo. Mógłbym się tego podjąć, ale to będzie kosztować. No, ile chcesz? Uczciwa stawka. Dobra, poszukam go. Wy dwaj zostańcie tutaj.
Ślady krwi. Hugo może być ranny. Ciepło i wilgotno. Kikimory wolą chłodniejsze warunki. Pewnie dlatego trzymają się z daleka. Cholera. Gorąca ta woda poparza się. Przydałoby się coś do ochrony może. Quen podziała. Ty jesteś Hugo? Przysłali mnie twoi bracia. O, dranie. Łotry skurwysyny. Najpierw się na mnie rzucili, ale nie dali rady. Więc wysłali zbója, żeby dokończył dzieła? Co ty wygadujesz? Spotkałem ich przed wejściem. Mówili, że zaatakowały was potwory, a ty zostałeś w środku. Prosili, żebym ci pomógł. Tak ci powiedzieli? No popatrz, a to padalce kłamliwe. To na pewno jakiś ich kolejny podstęp. Nie jestem żadnym zbójem. Jestem wiedźminem. A twoi bracia przysłali mnie, żebym ci pomógł. O nie, 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 nie uwierzę, że nagle im się odmieniło. Najpierw chcieli mnie zabić, a teraz wysyłają pomoc? Coś tu śmierdzi na mile. Zaczekaj, wolno. O co tu chodzi? Nazywam się Hugo Monard. Mój ojciec, Wiktor Monard, był słynnym producentem koniaku. Kłóciliśmy się z braćmi o to, kto przejmie interes po jego śmierci, więc ojciec postanowił nas zmusić do współpracy. Rozłożył swój destylator na części. Trzy z nich ukrył. Każdemu z nas powiedział, gdzie schował jedną. Kiedy moi bracia dowiedzieli się, że tu jest ukryta ostatnia, ta moja część, uznali, że nie jestem im już potrzebny. Chcieli mnie wykluczyć z interesu. Zaczęliśmy się kłócić. Odgłosy szarpaniny obudziły potwory. No, oni uciekli. Ja pobiegłem w głąb jaskini. A co z brakującą częścią? Znalazłeś ją? Nie. Wiem tylko, że jest gdzieś w jaskini. Prawdopodobnie na dnie jakiegoś podziemnego jeziora. Niezręcznie mi o to prosić, ale jestem ranny i... Czy mógłbyś ją dla mnie wydobyć? Dobrze. Pomogę ci. Tylko, że nie zapłacę za wiele. Domyśliłem się. Jak już zaczniesz produkować swój koniak, dasz mi zniżkę. To mogę ci obiecać. Zaczekaj tu.
Mam brakującą część. Twój ojciec naprawdę dobrze ją ukrył. O, to wspaniale! Proszę, oto twoja zapłata. No nie ma tego wiele, ale obiecuję, że kiedy uruchomię kawernę, będziesz miał zniżkę. Trzymam za słowo. A teraz chodźmy, twoi bracia pewnie się niecierpliwią. Czekaj, widzisz? To moi bracia zabrali ze sobą jakichś oprychów. Szykują się na mnie. Tego nie wiemy. A co? Chcesz mi może powiedzieć, że przypadkiem znaleźli się tu z obstawą? Chcą mnie zabić i zabrać mi ostatnią część destylatora. Ratuj mnie. Proszę. Zabij ich, zanim zrobią mi krzywdę. Chcesz, żebym zabił twoich braci? No, ich to może nie, ale tamtych zbirów na pewno. A braci to... No nie wiem, możesz po prostu unieszkodliwić. To jak będzie, co? Obronisz mnie? Nie będę się na nikogo rzucał z mieczem z powodu kłótni rodzinnej i kawałka jakiegoś destylatora. Podejdziemy tam teraz i wyjaśnicie sobie całą sprawę. A co, jeśli się na mnie rzucą? Obronisz mnie? Obronię, ale tylko jeśli sami zaatakują. Idziemy. Hugo! Nic ci nie jest? Martwiliśmy się o ciebie. No, jasne. Jakoś wam nie wierzę. Posłuchaj. Kiedy siedziałeś tam w środku, dotarło do nas, że te kłótnie nie mają najmniejszego sensu. To tak po prawdzie to mogła ci się stać krzywda, a tego to byśmy sobie już nie wybaczyli. Lucien ma rację. Powinniśmy zakopać topór wojenny i współpracować, tak jak chciał ojciec. Jeżeli macie dobre zamiary, to w takim razie kim są ci ludzie? To myśliwi. Mieli obozowisko nieopodal. Akurat przechodzili i zapytali, czy nie potrzebujemy jakiejś pomocy. Długo nie wracaliście, a skoro było nas więcej, tośmy sobie pomyśleli, że może przyjdziemy wam z odsieczy. Cieszę się, że się dogadaliście, ale chciałbym już wracać do swoich spraw. Oczywiście. Proszę, oto twoja zapłata. Dziękujemy za pomoc. Jakbyś był za jakiś czas w pobliżu Liska Chytruska, naszej tawerny, to zapraszamy na znakomity koniak. Nie omieszkam zajrzeć. Bywajcie.